Sztuka rodzi się w duszy. Sztuka rodzi się w potrzebie mówienia. Sztuka rodzi się z potrzeby dzielenia się pięknem. Bo na początku wszystkiego, co piękne, jest miłość. Czym może być muzyka, jeśli nie zapisem tego, co człowiek przeżywa, o czym marzy, o czym myśli, co stało się jego życiowym doświadczeniem? Na pewno jest to. Szukanie piękna, szukanie prawdy, szukanie w tej sztuce czegoś, co może stać się dobrem wspólnym. Jest jakaś dziwna przestrzeń pomiędzy słowem jednym a drugim, pomiędzy jednym motywem a drugim, jedną frazą a drugą. I słuchajmy, słuchajmy sercem. Artyści kreatywni są nam potrzebni jak powietrze. No, żyć pięknie to znaczy żyć twórczo. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam cię we wspólną podróż. Pianistka Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, nauczycielka w szkole muzycznej imienia Karola Lipińskiego oraz Instytucie Wychowania Artystycznego UMCs, dyrektorka teatru imienia Juliusza Osterwy i Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, inicjatorka i dyrektor festiwali muzycznych: Nałęczowskie Divertimento, Harmonie Starego Miasta, Opus Magnum. Autorka felietonów i recenzji muzycznych, popularyzatorka muzyki i wiedzy muzycznej. Uhonorowana licznymi nagrodami i tytułami Angelus Lubelski, Bene Meritus Terrae Lubinensi, zasłużony kulturze Gloria Artis. Przed Wami Pani Profesor Teresa Księska-Falger. Dzień dobry, witam. Witam Panią serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas w swoim zajętym kalendarzu. I bardzo mi będzie miło z panią porozmawiać. Bardzo dziękuję wzajemnie. Rozmawiamy w zasadzie tuż po nagraniach do filmu, który Telewizja Polska robi o panu profesorze Andrzeju Nikodemowiczu. Może pani powiedzieć parę słów o tym filmie? Oczywiście z wielką przyjemnością. To jest tak naprawdę zapis koncertu. Dokonała tego telewizja Lublin, tak dokładnie. A samo nagranie odbyło się w auli Florianka Akademii Muzycznej im. Pendereckiego w Krakowie. Wśród wykonawców pragnę wymienić z wielką wdzięcznością za dokonanie tej sprawy członkowie kwartetu Glier z Wiednia, a ponadto Dominika Falger-Skrzypce i Gajusz Kęska-Fortepian. Mówimy o muzyce, która... Tak naprawdę jeszcze nie stała się dobrym wspólnym, bo ciągle się jej uczymy, ale to jest cecha własna muzyki współczesnej. Chcę przez to podkreślić fakt, że to nie kompozytorzy są przeciw nam, to my nie jesteśmy w stanie zrozumieć tak naprawdę tego wszystkiego, czym jest nowy język sztuki dźwięku. Więc wracając do samego pomysłu, Czyli koncertu muzyki Andrzeja Nikodemowicza. Pomyślałam, by była to muzyka na tyle komunikatywna, by pozwoliła ludziom szybciutko zorientować się, jakiego rodzaju sztuka towarzyszy, gdy spotykamy się z Andrzejem Nikodemowiczem, kompozytorem, pianistą, pedagogiem. Muszę powiedzieć, że muzyka Andrzeja Nikodemowicza, którą Staram się poznać w sposób no, dogłębny, od 20 lat. Jest mi bardzo bliska. Często odnajduję w niej to wszystko, czym ona w istocie może zainteresować słuchacza. Sfera emocji, bogata harmonia, wspaniałe klimaty, które mówią nam wiele o wrażliwości artysty, no i piękno melodyczne. Profesor Andrzej Nikodemowicz swoje dzieło zaczynał od zachwytu. Zachwycał się muzyką Chopina, Szymanowskiego i Skriabina. To słychać. A potem szedł już własną drogą, by po przyjedzie do Lublina w 1980 roku skoncentrować się na utworach sakralnych. Ten film będzie dostępny, z tego co słyszę, na stronach telewizji Lublin. Mam nadzieję, że tak będzie, że ta pozycja, która ma także dzisiaj premierę o godzinie 19.00. Nie zostanie udostępniona, bo gdzieś po drodze ważne jest to, by Andrzej Nikodemowicz był ogólnie dostępny i by jego muzyka w wersji tak pięknej, bo mówimy o wyjątkowych artystach, by była w zasięgu ręki, w zasięgu serca, w zasięgu słuchu. Tak jest z muzyką. Jeżeli pozostaje na półkach, to możemy sobie tylko wyobrażać, biorąc do ręki partyturę, jak ona brzmiałaby gdyby. Natomiast wtedy, kiedy jest już wykonywana, no, staje się taką rozpoznawalną materią i przenika nas po prostu. Mówi pani, że spotkanie Andrzeja Nikodemowicza było ważnym wydarzeniem w pani życiu? Tak, poznałam profesora na początku lat 80. Wtedy pracowaliśmy w Instytucie Wychowania Artystycznego OMCS. I muszę powiedzieć, że już od pierwszych rozmów miałam świadomość wyjątkowości profesora, miałam też świadomość tego, że ma on wiele do zaofiarowania wykonawcom, a przecież ja jestem wykonawcą, jestem pianistką. I co więcej, wiedziałam, że dzięki niemu bardzo się zmieni instytut, ponieważ to on swoją duchowością, swoją osobowością, swoim artyzmem uczyni nas wszystkich. Bogatszymi, lepszymi, bardziej sprawczymi. I tak się stało. W jego muzyce co jest takiego wyjątkowego pod względem kreatywności? Jest w niej po pierwsze piękno, powtórę, dobro, po trzecie autentyczność. Czyli prawda. Czyli prawda, zdecydowanie. Czyli te średniowieczne transcendentalia. Dokładnie tak. No, profesor Andrzej Nikodemowicz zawsze mówił w sposób pozwalający na współobecność wszystkich nadzwyczajnych cech etycznych, które były naturą tego pana. Myśmy mieli świadomość, że profesor jest zawsze taki autentyczny. Na każde pytanie odpowiada wprost, prawdziwie. I zawsze jest gotów służyć pomocą. Mieliśmy też świadomość jego twórczości od momentu, kiedy się pojawił w Lublinie, i mieliśmy świadomość tego, że jest to muzyka idąca własną drogą. Oczywiście profesor wiedział, czym jest druga szkoła wiadańska, miał świadomość do dekafonii, serializmu, sonoryzmu, folkloryzmu, wszystkich izmów, które się pojawiły na początku XX stulecia. Ale nie było to dla profesora nigdy ani drogowskazem, ani nakazem, ani potrzebą jego wnętrza, jego, jego wizji sztuki. Oczywiście wszystko, co określamy mianem modernizmu, co określamy mianem sztuki nowej, jest słyszalne w muzyce Andrzeja Nikodemowicza. To na pewno artysta związany z czasami, w których przyszło mu żyć. Ale zawsze jest to jednak. Droga własna, jest to indywidualność, jest to umiejętność wykorzystania tych wszystkich atrybutów sztuki dźwięku, które czynią jego muzykę komunikatywną i dalece osobistą. Mhm. Osobistą to ważne słowo. Tak. Zgadzam się. Cofnijmy się może parę lat wstecz. Pani mama miała zdolności literackie. No i chyba mistrz mowy polskiej nie bierze się znikąd u Pani. Ja nie jestem mistrzem mowy polskiej, ja byłam w finale mistrza mowy polskiej. To naprawdę zmienia postać rzeczy. Myślę, że jednak ścisły finał to też jest niezły wyczyn. Niezły wynik. Tak, tak zdecydowanie. <laughs> Proszę powiedzieć o tym, jaki wpływ rodzice mieli na Pani początki, Pani wybory artystyczne. Moi rodzice kochali muzykę. Ale nie byli muzykami. Nie byli muzykami, natomiast muzyka była im potrzebna i miałam tego faktu świadomość już w dzieciństwie. W domu było skromnie, ale były pieniądze na lekcje fortepianu. I to zawsze pamiętam i mam głęboką wdzięczność. To po pierwsze, powtórę. Moja mama często siedziała ko mnie wtedy, kiedy ćwiczyłam. Siedziała, czasem nawet ją widziałam jeszcze z ręcznikiem w dłoniach kiedy po prostu przysiadała i mówiła: Słuchaj, powtórz ten fragment, on taki piękny. A ja mówiłam: Mamuś, on jest właśnie trudny, to nie szkodzi, no właśnie powtórz, bo wtedy będzie jeszcze piękniej. Także entuzjazm mojej mamy był niewątpliwie szalenie ważny na początku mojej drogi. Tak czasami jej sobie myślę, bo przecież w życiu byłam także pedagogiem, jeszcze jestem pedagogiem, jakie to jest ważne, żeby rodzice byli blisko swoich dzieci, zwłaszcza wtedy, kiedy one zmagają się z czymś. Bo to nie jest tak, że muzyka przychodzi gładko i od razu, prawda? Wszystko wiemy i rozumiemy. Więc miłość mojej mamy wyraża się m.in. w tym, że była blisko mnie, kiedy wzrastałam, kiedy szukałam swojej drogi do muzyki. Zresztą to samo było z ojcem. Więc sądzę, że ta muzyka musiała we mnie się zakotwiczyć teraz, a powtórę, od piękna słów. Które no zawsze słyszałam w ustach mojej mamy, przez piękno logicznego myślenia mojego ojca, no, doprowadziło mnie do tego, że muzyka stała się moim językiem. Też pamiętam rok 60. 1960, kiedy słuchałyśmy z mamą transmisji z konkursu szopanowskiego w Warszawie. Siadywałyśmy do późnych godzin wieczornych, słuchając transmisji. To był konkurs, który wygrał znakomity pianista włoski Maurizio Polini. Zresztą zrobił światową karierę. I wtedy moja mama opowiadała mi to po latach. Widziała, jak moja twarz się zmienia wtedy, kiedy słuchałam Chopinowskich Mazurków. I doszłam do takiego momentu, że jako dwunastolatka śpiewałam wszystkie. Wszystkie 58. Niesamowite. Ale to przyszło samo. To przyszło z miłości. Bo na początku wszystkiego, co piękne, jest miłość. A pierwsze wspomnienia związane z muzyką? O, to było jeszcze dawniej. Moi rodzice byli w Żelazowej Woli na koncercie Chopinowskim. Czyli ten Chopin? Tak, tak. Zawsze był blisko. I proszę sobie wyobrazić, że ja w jakiś sposób znalazłam się Blisko okna, z którego płynęły dźwięki walców Chopina. I ja zaczęłam tańczyć. Moja mama w pierwszej chwili spurpurowiała. Niestosowne zachowanie można no, powiedzieć. Bo można powiedzieć zupełnie, ale za chwilę ktoś się do mamy nachylił i powiedział: fajna dziewczynka. I wtedy moja mama się zupełnie odprężyła. Już nigdy potem nie wracałyśmy do tego w kategoriach no. Czegoś niestosownego. Także to też takie moje wspomnienie. Zresztą ja myślę, że wszyscy, którzy się zetknęli w życiu z muzyką Chopina, pozostali wierni jej. Niepodobna by było inaczej. Tak, jest coś takiego, że jak człowiek ją już w pewnym sensie załapie, to już koniec, wsiąkł to, nie? Tak. To wielki dar mieć takich rodziców. Zdecydowanie tak. A moment, kiedy zdała sobie pani sprawę, że ta muzyka to jest to, co będzie pani robić w życiu, to był jak, jakiś proces, olśnienie, czy. Znaczy, ja o tym wiedziałam już od pierwszej klasy liceum, i potem to już była kwestia konsekwentnej pracy no i szukania tego wszystkiego, co może mnie wzbogacić. Więc gdzieś wszystko to razem stawało się coraz bardziej moje. W 1965 roku byłam na konkursie szopanowskim. Trafiłam w drugim etapie na występ Marty Argery mm -hmm. i uznałam, że to jest znak. Aha, że tak, no tak, tak. Czyli stało się coś takiego jednego Stało jednak. się In, tak, tak. I pomyślałam sobie, no nie, to nie, tutaj nie ma przypadku. To nie może być jakąś taką zupełnie historią ślepej góry. Tak? Tylko po prostu tak miało być. Pamiętam jej skerzo Cismols. Op. 39, które gra fenomenalnie, fenomenalnie. I to jest jeden z takich moich kochanych utworów. Ja słyszałam też na żywo tego samego dnia Edwarda Auera w drugim etapie i jego etiudę drugą z op. 10 Chopina. No to też był taki przykład pianistyki najwyższej próby i pomyślałam sobie, że to, że się znalazłam na konkursie Chopinowskim w Warszawie, to, że udało mi się dostać wejściówkę, to wszystko razem było na górze zaplanowane. Tak miało być. A jakieś rozterki, czy nie było w ogóle? To znaczy, oczywiście, że były chwile, kiedy było trudniej. Coś się nie udawało, był jakiś mi nieudany egzamin, na przykład, bo byłam zbyt denerwowana i, i nie znalazłam sobie tej siły, która by sprawiła, że przeprowadzę cały swój występ od początku do końca w sposób kontrolowany i tak jak naprawdę chcę. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Każdy egzamin jest wezwaniem, no bo nagle trzeba wyjść z tego codziennego zabiegania, skupić się i wykonać, no nie wiem, 20-30 minut muzyki czystej, kiedy I to wszystko wymaga no Dużego stopnia koncentracji, energii, świadomości, słuchania. No, tak to wygląda, ale to jest taki zawód. Nie każdy ma takie szczęście, że ma tak wspierających rodziców. Co może zrobić człowiek, który no, spotyka się jednak może ze z niezrozumieniem, albo nie ma takiego wsparcia od najbliższych? No to jest sytuacja niewątpliwie trudna. Niewątpliwie trudna, ale ja muszę powiedzieć, że. Akurat mam rodziców, moich uczniów, moich studentów, z którymi ta współpraca jest taka harmonijna. No, poddają się moim sugestiom, że trzeba towarzyszyć dziecku w tych zmaganiach. Bywają na koncertach. Nie przeszkadza mi to, że dziecko przychodzi do domu po zajęciach szkolnych i ćwiczy, a mama przychodzi z pracy i też chciałaby mieć może ciszę, może spokój. A akurat w tym momencie powtarza się 15 razy Tę samą pierwszą stronę sonaty. No ale to są wybory. A poza tym pierwszym wyborem jest fakt, że chcemy mieć dziecko. I jeżeli chcemy, to musimy temu dziecku towarzyszyć. Prosta sprawa. Jak możemy pomóc takiemu dziecku? My, odpowiedzialni ludzie, tak? widzimy, że no, przede wszystkim zaczyna się to chyba od wrażliwości zauważenia tego talentu. Jak to zrobić? To znaczy, ja widzę na przykład, że ludzie przychodzą z dziećmi do szkoły muzycznej na egzamin wstępny, chyba nie do końca wiedząc, co ich czeka, ale ufają, że to jest dobre miejsce, że ta szkoła pozwala na rozwój indywidualny. Są w zasadzie tylko dwie, trzy klasy jednego stopnia, jednego poziomu, więc tej młodzieży można się przyjrzeć najpierw dzieciom, potem młodzieży, i można sprawić, że to. Kształcenie będzie jednak takie sfokusowane na jednostkę, czyli nie stajemy przed salą i mówimy do 30 osób, tylko przed nami jest 20 osób, może 25, a potem czasem nawet i mniej. A już same zajęcia instrumentalne są indywidualne, więc będąc z dzieckiem sam na sam, mamy wpływ na wszystko, co w istocie będzie stanowić. Przyszłości, o jego osobowości, o jego darze rozpoznania, poznawania, wrażliwości, poczucia się w muzyce. To też odpowiedzialność jest spora dość. No tak, z tą pewnością tak. No ale jeżeli się to kocha, to się to robi, tak? No tak. To już co powiedziałam, miłość jest najważniejsza. Pani profesor, w odpowiedzi na moje zaproszenie napisała pani, że pani praca jest wynikiem miłości do sztuki dźwięku. Ciągłych poszukiwań, determinacji w pokonywaniu różnego rodzaju słabości. Ta miłość do sztuki dźwięku jest dla mnie oczywista, ale te słabości mnie intrygują. Ja myślę, że wszyscy przeżywają chwile, w których coś jest trudniejsze niż by się chciało. Bo jak sięgamy po nowe kompozycje i zaczynamy je czytać, zaczynamy próbować dotrzeć, o co chodzi w kolejnej partyturze. No to w tym momencie jest mm, obok zainteresowania i potrzeby poznania, jest naturalna trudność, żeby to przełożyć na język techniki, na język wyobraźni, indywidualnej wyobraźni, by to po prostu dobrze usłyszeć. No więc ja też mam takie chwile, kiedy czytam nowe kompozycje i mam świadomość tego, że ta muzyka ciągle jest przede mną. Ale ja sądzę, że to jest tak jak z tekstem każdym, innym. Czytamy poezję, czytamy literaturę piękną i nagle się okazuje, że jest jakaś dziwna przestrzeń pomiędzy słowem jednym a drugim, pomiędzy jednym motywem a drugim, jedną frazą a drugą. Każdy epizod jest jakby w innych odcieniach, mówi o innej sferze emocji. No, muzyka jest tak naprawdę całym światem, opowiada o człowieku mhm. i jest zapisem jego doświadczeń. W związku z tym, żeby odkryć to, co w kompozytorze się działo w momencie, kiedy tworzył, no to jest duża trudność. I trudność odczytania dzieła, generalnie. Trudno, trudność odczytania intencji, intencji. I to nie jest nawet wtedy, kiedy siadamy do utworu, który znamy ze słyszenia. Mhm. To się dzieje no, w każdym momencie. Bo jaka jest rola odtwórcy? No właśnie taka, by stać się przekaźnikiem? No z jednej strony tak, ale, ale z drugiej strony by stać się kimś, kto wrażliwie wynika w intencji kompozytora, bo on jest na początku całej tej drogi. I jeżeli chcemy mówić o muzyce językiem kompozytora, to musimy wyczuć te wszystkie niuanse, które stanowią o jej wyjątkowości, że to jest sonata Beethovena, a to jest sonata Haydna, że za tym się kryje cała Skala emocji artysty niepokornego, którym był Beethoven, a tutaj jest Haydn, na którego muzyka była niczym innym, tylko zapisem konwencji swoich czasów. Hmm. Haydn działał według zasad. Beethoven je łamał. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy przygotowałam się do koncertu, który prowadziłam w słownie. I rzecz dotyczyła kwartetów smyczkowych Beethovena i trafiłam na taki cytat. Kiedyś zwrócono, kiedy zwrócono się do Beethovena, żeby coś zmienił w tym kwartecie. Op. 35, bo tego się nie da zagrać. No jak to jest, że skrzypce drugie grają niżej niż altówka? To jest po prostu niewykonalne. I przyjaciel, grający skrzypce pierwsze, powiedział do Beethovena: Słuchaj, ty po prostu. Łamiesz zasady? Na co Beethoven odpowiedział: Nie. Jeżeli te zasady są tak kruche, że można je złamać, to tym gorzej dla zasad. Mówiąc o muzyce często używa pani takich słów: duchowość, wrażliwość, zmysłowość, emocjonalność. Bo tym jest muzyka. To są niezbędne atrybuty nie tylko w muzyce, ale dla każdego twórcy. Zdecydowanie tak. No bo czym innym miała być sztuka? Układanką segmentów? Czym może być muzyka, jeśli nie? Zapisem tego, co człowiek przeżywa, o czym marzy, o czym myśli, co stało się jego życiowym doświadczeniem. Muszę powiedzieć, że już od czasów oświecenia obserwujemy w muzyce, w historii muzyki, coraz większą uważność dla jednostki, dla człowieka, który przeżywa swoje życie w sposób niepowtarzalny. W sposób osobny, indywidualny, to jaka ma być jego sztuka? Ona jest tylko i wyłącznie wyrazem tego, kim ten człowiek jest i czego doświadcza. Czyli wymiar duchowy, można powiedzieć, jest tutaj. Pierwszoplanowy. Zdecydowanie. Pierwszoplanowy. Dlaczego? Dlatego, że sztuka rodzi się w duszy. Sztuka rodzi się w potrzebie mówienia. Sztuka rodzi się z potrzeby dzielenia się pięknem. Myślę, że kreatywność wielu kompozytorów, których sztukę znam, ma właśnie tę naturę, że oznacza z jednej strony odwagę twórczą, a z drugiej strony oznacza Coś w rodzaju wewnętrznej siły, wewnętrznej presji, która kieruje ręką tylko w tę stronę, a nie w inną. Tak pisał Mozart, który Czyli pisał całe partytury jednego podejścia, przez niego. przez niego przepływały. I on był tylko wykonawcą technicznym tego, co dostawał jakby z góry. Mm -hmm. Kiedyś oglądałam kilka partytur Mozarta. Nie ma w nich Original. skreślej. Mm -hmm. tak. Nie ma w nich skreśleń, nie ma poprawek. Co więcej, to nie były i utwory, powiedzmy, tylko na fortepian, czy na skrzypce i fortepian. To były całe symfonie, to były opery, to były dzieła. Niewiarygodne. I, tak, instrumentalno-wokalne. I one nie miały żadnych korekt. I to były jego rękopisy. To były prawdziwe autografy. To nie Niebywałe. Nie Tego nie wiedziałem. A oglądał pan film Amadeusz Milosza Formana? Tam jest taka piękna scena, proszę od tego filmu wrócić. Kiedy żona y, Konstancja przychodzi do Salieriego i pokazuje jedną z kompozycji Mozarta, i on pochyla się nad tymi minutami, a ona w tym czasie zajada czekoladki. Y, Proza życia. Tak. Y, I słyszy tę muzykę. I słyszy tę muzykę, patrząc w nuty, i kończy, i mówi. Proszę mi te nuty zostawić. A żona mówi: Nie mogę, bo to jest jedyny egzemplarz mojego męża. I wtedy Sarjery, zadziwiony, mówi: Tak mąż pisze? Tak, tak. On jeszcze nie znalazł kopisty, który miałby to wszystko przenieść na kolejne egzemplarze. I to jest właśnie ten moment, kiedy Sarjery patrzy i nie może uwierzyć własnym oczom. Nie ma żadnych poprawek, nie ma przekreśleń, nie ma niczego, co by wskazywało na mękę twórczą. Wszystko szło, płynęło. Czyli oglądamy film. Koniecznie. Ja oglądałam dusza, nie wiem, naście raz, Ale między innymi z powodu nagrań muzyki, która cały czas biegnie w tle. W jaki sposób muzyka wpływa na kreatywność człowieka zwykłego? Uwrażliwia. Najprościej. Nagle zaczynamy słyszeć różne sensy, różne barwy, różne emocje, i nagle czujemy, że coś się wokół nas dzieje. Świat się zmienia. Tak, tak. Ja czasami, gdy byłam dyrektorką filharmonii, miałam takie rozmowy ze słuchaczami, bo lubiłam wychodzić w przerwie koncertu, właśnie do tam gdzie byli melomani, i czasami ktoś mnie zatrzymywał i coś tam słyszałam, i pamiętam na przykład takie uwagi. Że nie spodziewałam się, że to brzmi tak, albo byłem nastawiony na coś dla potężniejszego, a nagle się okazuje, że ten kompozytor może mówić tak subtelnie, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, ludzie to odczuwają. Słyszałem, że nauka gry na instrumentach powoduje, że w mózgu powstają nowe struktury neuronalne. Ale też wpływa na, roz, na rozwój duchowy, na pewno to, co mówiła Pani o wrażliwości. Obserwuje Pani to u swoich uczniów, że rozwijają się? Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy wykorzystujemy w sposób no, zgodny z sensem muzyki, ale i naturą człowieka, obie ręce w tym momencie pracują, obie półkule. I no, są badania przeprowadzone wielokrotnie już od wieków. Kiedy stwierdza się, że te struktury mózgowe, o których Pan mówi, neurony, to wszystko, co jest zapełnieniem połączeń, to wszystko razem jest po pierwsze wzbogaceniem możliwości sprawczych człowieka, powtórę rozwojem pamięci, po trzecie wywołaniem takiego stanu pogłębionej koncentracji. Ja patrzę na przykład na moich studentów, którzy Przychodzą czasami w tacy rozchwiani emocjonalnie. Siedzimy, coś robimy, rozmawiamy, uczymy się, gramy. I taki ktoś wychodzi po godzinie zupełnie inny. Nie dlatego, że ja mam taki magiczny wpływ na tego człowieka, tylko muzyka sprawiła, że nagle gdzieś te wszystkie codzienne trudy, codzienne emocje gdzieś się wyciszyły, się, oddaliły wręcz. I taki ktoś nagle mówi, ale to wspaniałe. Odmienne stany świadomości tak, krótko zupełnie. mówiąc Tak, tak. Mhm. To tak jest. A czy istnieje związek między tym, jakiej muzyki człowiek słucha, a tym, jaka jest jego kreatywność? Nie czuję się odpowiednio osobą, która mogłaby odpowiadać no na to nareszcie pytanie. Jakieś pytanie. <śmiech> nie, nie, trudne, <laughs> <ja. śmiech> trudne, zdecydowanie trudne. Mogę powiedzieć tylko tyle, że muzyka klasyczna, przez swoją harmonię, ład, taki wewnętrzny porządek, strukturę, sprzyja tego rodzaju sposobowi myślenia. I jeżeli można mówić o jakimś przekazie sztuki dźwięku na Osobowość człowieka, to te cechy muzyki na pewno stają się w jakimś stopniu własnością osoby, która z muzyką obcuje. Następuje dostrojenie. I no, nawet symbioza, powiedziałabym. Tak? No i ja muszę powiedzieć, że miałam taki czas w swoim życiu, kiedy się łapałam na tym, że nie mogłam siąść do instrumentu, dopóki wokół mnie nie było porządku. I tak jest do dzisiaj. Ja nie umiem siedzieć, grać, uczyć się czy pisać o muzyce. Jeżeli coś mi przeszkadza, coś jest tak w pobliżu mnie. Rozprasza. Może, nie wiem, czy rozprasza. Po prostu nie należy do tego świata. I jak nie należy, to ja to wyrzucam, usuwam i koniec. I dopiero kiedy mam ten czysty stół, albo kiedy mam obok siebie ten stolik z materiałami muzycznymi, które będę studiować, no to tylko one są tu. Jeżeli coś mam grać konkretnego, to na pulpicie mam tylko to. Poza tym staram się, żeby wszystko to, czym jest muzyka, przychodziło do mnie w taki momencie, kiedy ja jestem gotowa do pracy. I tego uczę moich młodszych uczniów. Zawsze mówię siadę do instrumentów wtedy, kiedy wiesz, co będziesz chciał zrobić, i że wiesz na pewno, że będziesz chciał to zrobić. Bo takie granie tu pokopałem piłkę, tak? tutaj mama dała jakieś owo, coś zjadłem, szybciutko, a teraz sobie siądę, Pogram sobie. Nie, nie pogram sobie. Pogranie sobie to może być, kiedy już umiem, kiedy mogę zagrać mamie albo zagrać cioci. Natomiast, kiedy pracuję nad utworem, kiedy to wszystko udoskonalam, kiedy staram się usłyszeć każdy dźwięk, każde połączenie, kiedy staram się zrozumieć, dlaczego te dźwięki idą nagle. Tak, do góry, prawda? Dlaczego tutaj nagle się pojawiły nowe znaki chromatyzujące melodie? Ja to muszę wiedzieć. I moi uczniowie już to lubią, że powiedzieć nawet, lubią. Czyli kwestia pewnego przygotowania się do obcowania z muzyką? Tak, nastawienia na, jej, na, na to, co ona mówi, na jej propozycję, bo muzyka jest propozycją. Na mm -hmm. początku jest autor, kompozytor. I on to zostawia. Teraz naszą rzeczą, naszym zadaniem jest to wchłonąć. A potem przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy to troszeczkę zmieniać, ponieważ nasza wyobraźnia, nasza wrażliwość dyktują nam, no, że... Tę nutkę lekko zawieszamy, robimy malutkie rubato, słuchamy proporcji pomiędzy pracą jednej ręki, a drugą i zaczynamy słuchać generalnie jakości brzmienia i tego wszystkiego, czym w istocie muzyka jest. A muzyka jest dźwiękiem, harmonią, czasem. Ale też każdy z nas wchłania inaczej. Tak. Dlatego no wystarczy... To jest bardzo prosty przykład. Wystarczy... Posłuchaj tego samego nagrania, chociażby sonaty patetycznej Beethovena. I tutaj proponuję z marszu czterech różne postaci twórcze: Kempf, Barenboim, Christian Zimmermann i Dinajofa. I to są cztery zupełnie inne światy. Praca domowa dla słuchaczy. <noise> no myślę, że tak trzeba czasem. Mhm. A czym różni się kreatywność muzyczna od innych rodzajów? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy kreatywność się czy różni. Czy się różni, bo może Właśnie się różni. Uważam, zupełnie. kreatywność moim zdaniem jest to wartość dodania talentu. Wartość dodana talentu. Bo czym jest w istocie kreatywność? Tak jak ja ją rozumiem, to jest zdolność postrzegania, wrażliwość, wyczulenie słuchowe, dotyk, gdy chodzi o grę na instrumencie. Tak. I na dodatek jeszcze, co jest niezwykle ważne, kreatywność jawi się wtedy, kiedy jesteśmy nastawieni na to, co robimy. Bo jak mechanicznie ćwiczymy, to z tej kreatywności nic nie wyjdzie. To tak jak mechaniczne czytanie książki, też Dokładnie. niewiele pamiętamy. Natomiast jak gramy w sposób, z którego wynika, że ten kompozytor nas prowadzi, Aha, to wtedy jest to wyższy stopień stajemniczenia. Wtedy z jednej strony jesteśmy z nim, ale z drugiej strony także słyszymy, co nam podpowiada intuicja, bo kreatywność to też intuicja. I doświadczenie, i poczucie piękna, i poszukiwanie piękna, i poszukiwanie sensu. Kreatywność to jest bardzo złożona materia, a w istocie prowadzi do wyższego stopnia umiejętności. I do takiego. Myślę, no pójścia własną drogą i w sferze interpretacji muzyki, i w sferze tworzenia muzyki, generalnie tworzenia sztuki. Ale myślę, że jednak twórcy z innych dziedzin mogą się czegoś od muzyków nauczyć w tej materii. No, ja bym w ogóle radziła posłuchania twórczości Wagnera, który startował. Startował takie słowo współczesne, właściwie z okresu fascynacji wczesną muzyką romantyczną. Było to bardzo krótko. I potem już zaczął w sobie odkrywać nowe pokłady możliwości. I doprowadził do muzyki totalnej, w której nie tylko tworzył muzykę i nowe muzyczne formy, ale pisał libretta do swoich kompozycji, do swoich dramatów muzycznych. Widział muzykę jako synkretyzm, jako zjawisko wspólne kilku sztukom, kilku umiejętnościom. Dlatego stworzył zupełnie nową artystyczną jakość. I to szło przez lata. Podobnie było z Franciszkiem Listem. Równie mocno myślał o przyszłości Jan Sebastian Bach, o którym się mówi, że jest syntetykiem swoich czasów, epoki baroku. Ale kiedy pisał Das Woltem to już słyszał współczesny fortepian. Mimo, że instrumentarium jego czasów to był klawesyn, klawikord, organy i dopiero pod koniec jego życia fortepian stołowy Zilbermana, który był tak naprawdę w stosunku do współczesnego naszego fortepianu, no takim zaproszeniem do instrumentu klawiszowego. Potrafię. Cały czas zachwycać się Bachem. To muszę powiedzieć tak z całą otwartością. Gdybym kiedyś przyszło wyjechać na jakąś bezludną wyspę, to bym błagała sprawców mojej syłki, żeby mi pozwolono zabrać wszystkie utwory Bacha. I wtedy bym przeżyła spokojnie mhm. wiele lat. Pamiętam przepiękny recital na stulecie odzyskania niepodległości Filharmonii Lubelskiej. Był pan na tym koncercie. Oczywiście. Nadzwyczajne. I jakie miejsce w Pani sercu zajmuje właśnie muzyka Chopina? Muzyka Chopina jest tą, której chciałabym słuchać zawsze i staram się słuchać zawsze. Ale też muszę powiedzieć, że mam świadomość tego, jak bardzo zmienia się stosunek wykonawców do tego, co jest materiałem źródłowym. Coraz częściej muzykę Chopina grają pianiści obdarzeni nadzwyczajną intuicją instrumentalną. Czyli. Wspaniale grają na fortepianie. Mówiąc najkrócej. Techniczni są. Technicznie. Grają pięknym dźwiękiem. Grają w sposób, który pozwala usłyszeć całe piękno, całe bogactwo muzyki Chopina. Ale właśnie jest to coś wyjątkowego, czyli duchowość muzyki Chopina, do której no, nie wszyscy docierają, i nie wszyscy sobie zdają z niej sprawę. Natomiast Suzankan należy do tych osób, które miały chyba wspaniałe wzorce. Ona jest koranką z Korei Południowej. Ja ją poznałam w 1999 roku. I muszę powiedzieć, że widziałam już w tej malutkiej dziewczynce osobę, która miała predyspozycję, by zaistnieć w pianistyce jako ktoś ważny. A potem przyjechała do Polski i studiowała u Piotra Palecznego. Była też w Salzburgu u Pawła Giliłowa. Który przecież jest też laureatem konkursu Chopinowskiego w Warszawie. I wszystko to razem stało się takim wspólnym mianownikiem, bo nagle ona poczuła, czym jest duch polski w muzyce Chopina, czym jest ta estetyka, którą ukształtowała muzyka o źródłach. Narodowych. No właśnie, to czyta pani w moich notatkach. Nic nie czytam, niczego nie bo, czytam. Bo mam takie pytanie, właśnie, że, że może o to chodzi, że ta muzyka Chopina jest przesiąknięta polskością, prawda? Na pewno tak. I, i nie każdy potrafi to wyczuć. Ale proszę popatrzeć na laureatów konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Jak ogromna liczba to są właśnie. Artyści z Azji, z Japonii. I na czym polega ten fenomen właśnie, że. Na fenomenie, na fenomenie wrażliwości. Dokładnie. Nie wiem, czy pan y, słuchał mazurków Chopana w nagraniu Futsunga. To jest chiński pianista, niestety nie żyjący, który w konkursie szopanowskim zdobył właśnie nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie Mazurków Chopina i trzecią nagrodę. Najpierw no sobie wyobrazić, że kiedy ja słucham tych mazurków, to po prostu wydaje mi się, że już nikt pięknie nie jest w stanie zagrać. A on odnalazł jakieś niuanse, których inni nie dostrzegają, jakieś subtelne połączenia między dźwiękami, jakieś zawieszenia to słynne rubato szopanowskie. I nagle się okazało, że stworzył z tego nowy obraz, nowy obraz muzyki. I Chopena, i Polskiej, i romantycznej, i osobistej. Zresztą całe życie uczył tych Mazurków, i wszyscy, którzy się zetknęli z nim na kursach mistrzowskich, na zajęciach nim, po prostu mówili, że tak jak on mówił o mazurkach, to było tak poruszające, że oni już potem nie byli w stanie grać inaczej. Po prostu te mazurki się wpisały w ich serce. Artyści kreatywni są nam potrzebni jak powietrze. Jak powietrze, dokładnie. I mówię tutaj nie tylko o twórcach, mówię także o twórcach, ponieważ na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność. Oni niosą tę muzykę dalej. Myśli się czasem o tych odtwórcach, tak jak pani mówi, że to a taka gorsza kreatywność, a to nieprawda. Nieprawda. Ja wszystkim polecam nagrania Krystyna Zimmermana który jest dla mnie pianistą fenomenalnym, to mało powiedziane, no jednym z trzech największych w dziejach muzyki. Ale w muzyce Chopina też jest coś takiego, że ona inspiruje przecież i do dzisiaj inne gatunki jazz, pop. W muzyce Chopina wszystko jest nadzwyczajne, poczynając od harmonii, która jest odkrywcza i no oryginalna. Właśnie, to, no w jego czasach na czym ta nowatorskość polegała? Muzyka Chopina inspirowała całe otoczenie, w którym żył. A żył 20 prawie lat w Paryżu. Wyjechał z Polski w listopadzie 1830 roku, a zmarł w 1849 w Paryżu, więc blisko 20 lat przeżył tam. I wszyscy byli zadziwieni faktem, że Chopin wykonywał czasami takie ruchy, które powodowały, że pojawiały się nowe zjawiska estetyczne. Zarówno, gdy chodzi o harmonię, gdy chodzi o melodię, pedalizację, sztukę wykonawczą, formę utworów. I ci, którzy go słuchali, mieli głębokie przekonanie o tym, że to jest tak dalece inne od tego, co znali, czego oczekiwali, że nazywali już wtedy Chopina geniuszem. Zresztą on Spowodował, że cały XIX wiek, a potem także, to jest tworzenie muzyki fortepianowej pod wpływem właśnie jego kompozycji. Ale on się nie starał zupełnie. On po prostu tworzył to, co było jego pomysłem. Ale też muszę powiedzieć, że jego siła sprawcza była tej natury, że w pewnym momencie przekroczył wszystkie granice rozpoznawalności muzyki. Romantycznej do tego stopnia, że Franciszek list, który był jego przyjacielem, i który wiele się od niego nauczył, który grał jego muzykę zresztą wspaniale, w pewnym momencie stwierdził, że Chopin zupełnie się pogubił w tym, co robi. A Chopin szedł zupełnie Wyprzedził swoje tak, trochę nie trochę. zastanawiając się, czy to będzie akceptowalne, czy nie, czy zachwyci, czy nie zachwyci. Po prostu tak czuł, tak rozumiał. Ale nadal dzisiaj brzmi. Świeżo w pewnym sensie, prawda? Znaczy, to jest muzyka, która się nie zestarzała, może tak. To jest muzyka, której doskonałość w każdej sferze ducha i materii wskazuje na nadzwyczajne zjawisko w dziejach muzyki. Absolutnie tak. Generalnie muzyka poważna, klasyczna nie ma zbyt szerokiego grona odbiorców w takim szerokim rozumieniu społecznym, ale jednak po wejściówki na ten koncert, o którym mu wspominałem, no kolejka była niesamowita. Ludzie się jednak garną. Ja nie wiem tak do końca, jak to jest z recepcją muzyki klasycznej. Nie wiem. Cały czas mi się wydaje, że ludzie szukający piękna. Wcześniej czy później trafią do filharmonii, albo na koncert gdzieś do sali kameralnej. No, patrzę na migawki z koncertów otwartych, szopenowskich w łazienkach warszawskich. Patrzę na to, co się dzieje w żelazowej woli. Mam cały czas świadomość tego, że ludzie przyjeżdżają, oczywiście dla wybitnych wykonawców, ale nade wszystko dla muzyki Chopina. Poza tym, no. Byłam wczoraj na koncercie Filharmonii Lubelskiej i z okazji 50-lecia wydziału artystycznego, był tłum. Oczywiście były to rodziny, przyjaciele występujących na scenie churzystów i orkiestry, ale to nie zmienia faktu, że reakcja była nadzwyczajna i że ci, którzy przyszli, wyszli no poruszeni tą muzyką, która wybrzmiała. Były fragmenty churalne z wielkich oper Verdiego, Mascaniego. Był fragment Karla Orfa, Karminy Burany i też taki miałam cały czas poczucie, że ta muzyka ciągle przemawia, zmusza do słuchania, porusza nas dogłębnie. Nie mogłam zasnąć, tak naprawdę, bo, bo cały czas myślałam sobie o tym, jak ogromna jest moc sprawcza muzyki tak zwanej klasycznej, bo klasyka w, w przypadku profesjonalistów to jest. Okres na Mozarta, Beethovena i to nie całego Beethovena, czyli to jest tak naprawdę XVIII wiek. Ale my mówimy w tym momencie o klasyce w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. A muzyka współczesna to jest jeszcze bardziej hermetyczna, można powiedzieć. Ale zastanawiam się, czy takie jednak zrobienie wysiłku, żeby tej muzyki słuchać, bo dla wielu ludzi to jest wysiłek, czy to nie jest właśnie takim dodatkowym stymulatorem dla naszej kreatywności? Wchodzimy w muzykę, której nie znamy, może nawet nie za bardzo lubimy? Ja mam na to takie spojrzenie, jeśli Pan pozwoli. W każdych czasach byli ci, którzy te czasy zmieniali dzięki sile swojego talentu, wyobraźni, no i takiemu głębokiemu przekonaniu, że można powiedzieć coś więcej lub Inaczej. I oni oczywiście płacili za to poważną cenę braku popularności. Ale my, żeby coś naprawdę ocenić, musimy mieć do tego dystans. Musimy to wiele razy posłuchać. Musimy poczuć, w jaki sposób ten ktoś prowadzi nasze słyszenie, naszą wyobraźnię. Naszą estetykę, nasze poczucie piękna. Ja przypominam czasami takie sytuacje z dziejów muzyki. Genialny koncert fortepianowy, Demol Bramsa podczas pierwszego wykonania nie przyniósł żadnego pozytywnego odzewu. Przeciwnie. Wręcz uważano, że to jest no, zupełnie fatalny zabieg. Co to znaczy, że ma być. Koncert fortepianowy na warunkach symfonii koncertującej. Gdzie fortepian jest fortepianem obligato, gdzie fortepian brzmi tak jak orkiestra, co to w ogóle jest? Dlaczego ta estetyka w ogóle zaistniała? Dzisiaj koncert Demol Bramsa należy do najpiękniejszych dzieł epoki romantyzmu. Co więcej, jest w repertuarze wszystkich najwspanialszych pianistów świata. Tego się nie wie, ale na przykład opera Carmen. Bizet poniosła klęskę po pierwszych wykonaniach. Do tego stopnia, że spowodowała przedwczesną śmierć jej autora, ponieważ on się tak bardzo przejął tym, że tworząc dzieło, o którym był przekonany, że jest znakomite, no, doznał porażki. A dzisiaj proszę sobie wyobrazić teatr operowy bez Carmen Nie ma takiej opcji. I takich przypadków jest wiele. A to, co przeżył. Krzysztof Penderecki, kiedy prezentował swoje pierwsze utwory, kiedy wręcz orkiestry odmawiały wykonywania dzieł, które wykorzystywały instrumentarium w sposób zupełnie odmienny. Ponieważ okres sonoryzmu w przypadku twórczości Pendereckiego polegał między innymi na tym, że on szukał nowych brzmieni. W związku z tym stukanie w drugą odsłonę, że tak powiem, skrzypiec, czy klastery brzmieniowe, czy cała masa no, czegoś, co można by nazwać innym traktowaniem instrumentów, dającym inne efekty brzmieniowe. Wszystko, co razem nawet dla profesjonalistów, dla członków zespołów kameralnych, symfonicznych, było tak dalece nowe, że jedni się na to nawet nie chcieli godzić, a inni robili to z wielkim wysiłkiem. Wystarczy posłuchać trenu pamięci o ofiar Hiroshima, żeby zobaczyć, o czym ja mówię, czy psalmów Dawida. To są utwory, które no, zbudowały nową jakość estetyczną w kulturze polskiej. Z tego też wynika właśnie taka nauka, że w tej kreatywności musimy mieć i wytrwałość, i wiarę, i wiarę w swoje. I wiarę. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak albo wczesna twórczość Wojciecha Kilara czy Henryka Mikołaja Góreckiego i potem dochodzimy do momentu takiego że nagle się okazuje że ten rewolucjonista zaczyna łagodzić swój język nie dlatego że przestraszył się w braku akceptacji tylko dlatego że uznał w pewnym momencie że sama zabawa w sferze sonorystycznym harmonicznym to jest jeszcze za mało by opowiedzieć ludziom dźwiękami cały świat. A na tym to polega. Ja na przykład uwielbiam Beatus' Wir, psalm Henryka Mikołaja Gorockiego, czy jego trzecią symfonię, Symfonię Pieśni żałosnych. Wspaniała jest pasja według świętego Łukasza, Krzysztofa Pendereckiego. A pamiętam, kiedy słyszałam ją w wersji premierowej, gdy byłam jeszcze młodą osobą, wydawała mi się trudna. Mm -hmm. A teraz, kiedy kilka lat temu słuchałam na Festiwalu Badowanowskim w Warszawie Filharmonii Narodowej, byłam po prostu poniesiona przez tę muzykę. Do tego wszystkiego trzeba dojrzeć. Absolutnie. Mówię o odbiorcach oczywiście. Uczyła Pani muzyki wiele pokoleń, można powiedzieć śmiało. Tak. tak. Jak zmienia się kreatywność muzyczna na przestrzeni tych lat wśród młodych uczniów? Myślę, że to nie jest kwestia lat, tylko kwestia indywidualności. Ja uczyłam kiedyś Waldemara Malickiego, który skończył Akademię Muzyczną w Gdańsku i który został wychowany jako klasyczny, znakomity pianista. A wiemy, że zajmuje się dzisiaj zupełnie innym rodzajem muzyki i właściwie na plan pierwszy wysunęły się jego właściwości improwizacyjne. I to, co robi, robi świetnie. Ale też pamiętam sonatę na te Demol Beethovena, którą grał na dyplomie op. 31, którą grał w sposób porywający. Tego chcemy od muzyki, prawda? Żeby Tego chcemy nas od poniosła. muzyki. Tak, zdecydowanie tak. Więc to jest kwestia nie jakiejś ewolucji stylu, tylko to jest kwestia indywidualności. Ja wierzę, że są młodzi ludzie, którzy są zaprogramowani na piękno klasyczne. Jak również są tacy, których to być może nudzi. I szukają czegoś, co jest bliższe ich osobowości. I tutaj na pewno nie wolno przeszkadzać w rozwoju tego, co jest własne. To jest tym ziarenkiem dającym przyszłe piękne drzewo. Bo też Natomiast każde drzewo jest inne. Dokładnie. Nawet nie tego samego gatunku jest. Dokładnie. Inny. Dokładnie. I to, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to Wielkim błędem pedagogicznym jest sytuacja, w której pedagog zakłada, że jest jedna tylko metoda nauczania gry na danym instrumencie. Podstawy pewnie są takie same, no ale w pewnym momencie trzeba się zorientować w tym, co jest istotą osobowości młodego człowieka, z którym pracujemy. I pozwolić mu na to, by. To, co jego własne, stawało się coraz pewniejsze, coraz piękniejsze i coraz bardziej wykonalne. Dlatego ja mam czasami takie rozmowy z młodymi ludźmi, którzy na przykład mówią: Panie profesor, ale ja będę grał jazz. Ja mówię: Wspaniale, graj. Tylko musisz mieć gotową pianistykę. Bo bez umiejętności grania na fortepianie, to będziesz klezmerem. I oni mi przyznają rację. Czyli najpierw etiudy Moszkowskiego, Chopena, kilka sonat Beethovena. Uswory Bramsa, Mendelssohna, Bartoliego, Chopena. I kiedy to wszystko wchłoniesz i nagle poczujesz, jak bardzo jesteś bogaty w środku, to sobie idź własną drogą. Możesz pisać piosenki, możesz tworzyć spektakle muzyczne. Jestem cała za, jeżeli to da ci szczęście. Ale jak palce nie będą biegały na klawiaturze, nie będziesz żadnym wiarygodnym artystą. No jazz jest bardzo wymagający pod tym względem. Bardzo. No ja uwielbiam grę na przykład Filipa Wojciechowskiego, który jest klasycznie wykształconym pianistą. A ma tak fantastyczną wrażliwość i zmysł improwizacji, że kiedy to robi, robi to genialnie. Nikt nie powiedział, że wszyscy muszą grać Beethovena. Naprawdę. Mm, tak. Żyła pani kiedyś takiego wyrażenia trudny etap poznawania swoich możliwości. W jaki sposób można poznawać te swoje talenty, granice pewne? Może słabości? To jest tak, że muzyk grający na przykład, tak jak ja, na fortepianie, sięga po różne kompozycje w swoim życiu. Wykonuje je publicznie, jest sam dla siebie. No i w pewnym momencie zaczyna czuć, co jest jakąś trudnością, której nie przekroczy. Albo na przykład gra publicznie i, i czuje, że. Nie jest to na tyle przekonujące, by publiczność zachwycić, by pozwolić jej przeżyć coś nadzwyczajnego. No to wtedy trzeba wrócić do źródła, odłożyć na jakiś czas i poszukać tego wszystkiego, co można odkryć w tej muzyce, żeby potem znowu, wchodząc na estradę, dzieląc się tym nowym spojrzeniem na ten utwór, usłyszeć, że to jest tym, czego ludzie chcą. Ja muszę powiedzieć, że będąc kiedyś w Hamburgu, Trafiłam na recital Krystiana Zimmermana i kilka dni później przeczytałam w prasie wywiad z nim. I on powiedział o takiej prostej zasadzie przygotowania się do koncertów. Najpierw czyta nową kompozycję, rozpoznaje ją tak, jak w tym pierwszym podejściu to się da, zapamiętuje i odkłada. Po kilku miesiącach wraca do tego utworu i już ma jakby coś. W sobie przerobione, co pozwala mu szerzej spojrzeć na ten sam utwór. Znowu jakiś czas nad nim pracuje i kolejny raz odkłada. I dopiero mniej więcej po trzech latach jest gotowy, by tę pozycję włączyć do swojego repertuaru, by ją przedstawić publiczności. Więc jeżeli wielki Christian Zimmerman pracuje tak długo, to nie jest kwestia umiejętności pianistycznych. Broń Boże, bo on ma wspaniały warsztat, gotowy z dnia na dzień. No warsztatowo nie wiem, czy można coś udoskonalić. No nie, no to, jest, to jest geniusz pianistyczny. Natomiast to, co się określa mianem dojrzałości muzycznej, to, co jest umiejętnością odkrycia całego bogactwa sensów, emocji, barw w konkretnym utworze. To wszystko jest proces, dlatego trzeba dojrzeć, to wszystko trzeba usłyszeć w sobie, zrozumieć, zapamiętać, tak zasymilować no po prostu. Na pewno jest to szukanie piękna, szukanie prawdy, szukanie w tej sztuce czegoś, co może stać się dobrem wspólnym, ale jednocześnie no, z jakąś ogromną pokorą. Bo przedwczesne pokazywanie utworów, które nie są mentalnie gotowe, to jest tak naprawdę spalenie ich. Tego nie wolno robić. Ale w dzisiejszych czasach tej natychmiastowej gratyfikacji musi być zaraz, szybko. Jak twórca ma sobie z tym poradzić, z tą presją? Musi no, dojrzeć, tak? To znaczy, musi dojrzeć. W każdym utworze musi dojrzeć. No ale też trzeba powiedzieć, że. Prawdziwi artyści mają rozległy repertuar, także oni naprawdę mają co przedstawiać publiczności, mają co wykonywać na koncertach, mają co nagrywać, ale chodzi cały czas o to samo, żeby ten etap poznawania nowych utworów był etapem no, rozłożonym w czasie, by to wszystko razem mogło dojrzewać. Mogło stawać się własne, mogło znaleźć swoją drogę w dłoniach, w wewnętrznym słyszeniu, w programowaniu dźwięków. To wszystko jest bardzo złożone i na pewno wszystkiego nie ogarniemy od tak z marszu. To jest zbyt skomplikowana materia. Mówi się, że artysta jest sługą. Bo jest. A czyim? Muzyki po pierwsze, ale i publiczności. Bo jego obowiązkiem jest przeczytać wszystko, co zostało zapisane. Co zostawił mu kompozytor. To jest obowiązek. Każda kropka, każde określenie wykonawcze. Jak pisze kompozytor subito, to ono jest. Jak mówi gracjozo, to ono jest, jak jest piano, to ono jest, ma być i tak dalej, jak jest acelerando, jak jest ritenuto, jak jest espressivo, jak jest cantabile, to, to są pojęcia, które są alfabetem muzycznym, więc bez tego no jesteśmy analfabetami tak, I, ale to to chcę powiedzieć, że po pierwsze służba muzyce, a po wtóre służba pięknu, a po trzecie służba ludziom, żeby to piękno ponieść do nich. Jak to świetnie mówią niektórzy, że jak nie ćwiczę tydzień, to czują to moje ręce. Jak nie ćwiczę dwa, no to w tym momencie już boję się wyjść, by cokolwiek zagrać, bo wiem, że nie będzie dobrze. Ale z tej służby coś musi mieć dla siebie przecież. Przyjemność grania. Muzyka jest rozmową, więc jeżeli się rozmawia z publicznością za pośrednictwem dźwięków, no to daje radość. Ja mam często do czynienia z artystami, bo przecież angażuję, angażuję ich do moich koncertów. I no, widzę tą radość, kiedy się kończy koncert, publiczność jest zadowolona, co wyraża i brawami, czasami standingowe i przychodzi taki moment, że no widzę wychodzi pianista mokry, <gry> zmęczony, ale szczęśliwy. Promienieje. Promienieje, tak. A często słyszę takie zdania, które no, są tak boleśnie jednoznaczne, że aż no, troszkę wstydliwe. No, mówi mi jeden młody człowiek. Dla takich chwil warto żyć. No to to jest głębokie wyznanie. No, no bardzo, prawda? A ja patrzę na takiego młodego człowieka i myślę, że on jeszcze niewiele przeżył, skoro tak niewiele starczy, żeby powiedział, że dlatego warto żyć. Ale cieszę się razem z nim. Oczywiście, że się cieszę. No, na tym to polega, że Gdzieś wszyscy razem służymy tej samej sprawie. Przychodzi publiczność, by to życie, w którym tkwi na co dzień, troszkę zmienić, mm. troszkę uskrzydlić. No i my staramy się to im dać. Staramy się to zrobić. Powiedziała Pani: Nigdy nie patrzę wstecz, ale wydaje mi się, że jednak patrzy Pani trochę na swoje życie i myślę, że z satysfakcją. Szczerze mówiąc, nie poświęcam temu spojrzeniu wstecz jakiejś dłuższej chwili. Po prostu to, co było, było i poszło sobie. Czasem tak sobie myślę, co by było gdyby, tak? gdybym z czegoś zrezygnowała. Co bym wtedy zyskała, ale to jest dosyć proste. Podejmuje się pewne decy decyzje przy konkretnym uwarunkowaniu. I one wtedy się wydają słuszne, bo gdyby się nie wydawały słuszne, to byśmy tego nie podejmowali i nie osiągali tego, do czego nas one zobowiązywały. Więc sądzę, że to jest na takiej zasadzie. To, co było, musiało takie być. To, że dzisiaj sobie czasem pomyślę, że mogłabym tego nie zrobić, to sądzę, że każdy człowiek ma takie chwile refleksji, że, że, że czegoś mu w tej swojej przyszłości. No nie udało się osiągnąć, czy też niepotrzebnie coś zrobił, ale to chyba nie ma w tej chwili co płakać nad rozladnym mlekiem. To się stało. Tak. Rozmawialiśmy o tym filmie o Andrzeju Nikodemowiczu. To jest świeża sprawa, która się pojawia teraz. A w najbliższym czasie jakieś projekty czy przedsięwzięcia, może to nieładnie brzmi, co będzie się działo w Pani życiu zawodowym? W moim życiu zawodowym na całe szczęście jeszcze się dużo dzieje, bo muszę powiedzieć, że trwają harmonie Starego Miasta. To jest taki cykl, który prowadzę, autorski cykl, który prowadzę od roku 2010. Oznacza to przynajmniej jeden koncert w miesiącu, najbliższy 21. zagospodaruje pianistyką pani profesor Liciniawej z Akademii Muzycznej w Krakowie, a w programie Między innymi utworu Chopina i Bramsa. I patereskiego, i innych. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę na ten koncert, bo w Trybunale zwykle mam widownię przygotowaną do tego rodzaju muzyki. To są wierni słuchacze. A pani Protocieniowa nie była w Lublinie już wiele, wiele lat, więc wrócimy do jej pierwszych doświadczeń, kiedy grała w Filharmonii Lubelskiej. Potem jest cała seria innych wykonań, a ponieważ w tym roku obchodzimy 190. rocznicę urodzin Johannesa Brahmsa, więc będą utwory Brahmsa, m.in. trzy sonaty na skrzypce i fortepian, które uważam za genialne i poruszające do głębi. Więc bardzo się cieszę, że, że będą grane. Poza tym już we wrześniu, 22 września zaczynam 12. edycję Międzynarodowego Festiwalu Andrzej Nikodomowicza i Dźwięk. Więc będzie to kolejna seria 10 koncertów z muzyką Nikodomowicza, ale nie tylko, ponieważ tak się mówiłam z profesorem, gdy organizowałam pierwszą edycję w roku 2012, że jego utwory będą brzmiały, będą wykonywane, w kontekście. Muzyki, która się pojawiła w dziejach na przestrzeni wielu wieków. Dla profesora zawsze z nadzwyczajną wartością były utwory Bacha, Händla, Beethovena, Chopena, Skrzyabina, Szymanowskiego. Bardzo cenił Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Ludosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara. Więc sądzę, że teraz wymyślając kolejne koncerty, Zrobiłam to, czego by profesor sobie życzył. A więc ubrałam każdy wieczór w rozmaite piękne stroje, piękne barwy, piękne harmonie. I będzie to muzyka właśnie taka spójna, pozwalająca z jednej strony na promocję muzyki Nikodemowicza, a z drugiej strony także na, na taką troszkę powiedziałabym edukację. Chcę pokazać drogę, jaką przeszedł Andrzej Nikodemowicz, zanim stał się twórcą o szczególnej, indywidualnej wrażliwości, i zanim w jego blisko 140 opusach pojawiło się prawie 50 kantat. No kantaty wskazują na Bacha, to zrozumiałe. Do tego nadzwyczajne Via Crucis albo Msza Misterium Krzyża Świętego czy in matutinum. To są takie kompozycje, które ja uwielbiam i które przedstawiłam już w Lublinie. Uwielbiam „Te Słysz Boże Wołanie moje. To są fragmenty psalmów w tłumaczeniu Czesława Miłosza, które tę muzykę zainspirowały. Nikodowicz napisał ją dla Jadwigi Rappe, znakomitej śpiewaczki polskiej o pięknym, głębokim malcie. Więc tego rodzaju muzyka chcę, by była. A zaczynam edycję koncertem 22 września, w którym do koncercie wystąpi Orkiestra Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Daniela Mieczkowskiego z solistką Dominiką Falger. Usłyszymy między innymi właśnie koncert skrzypcowy Andrzeja Nikodemowicza, który powstał dokładnie 50 lat temu. Więc ta okrągła rocznica tak skłoniła mnie, by sięgnąć po tę pozycję. Piękna klamra. Tak. A ponadto będzie Czwarta Symfonia Koncertująca opus 60. Karola Szymanowskiego. I tu będzie świetny pianista Piotr Sałaczek. Więc ciągle myślę o tym, by pokazywać, jakby źródła inspiracji, źródła wychowawcze profesora Andrzeja Nikonomowicza, a jednocześnie dawać przykłady jego utworów, które, jestem głęboko przekonana, przeżyją czas. Czy te rzeczy można już znaleźć w internecie? One mają już swoje strony internetowe i, i można już tego szukać? Jeszcze nie, ale, ale, ale ten koncert już jest na stronie internetowej Filharmonii Lubelskiej. Mhm. To wrzucimy link, żeby sobie słuchacze mogli zabukować w swoich terminarzach. Wiele będzie utworów właśnie takich pięknych, głębokich Nikodomowicza i wielu innych twórców podczas najbliższej edycji jego festiwalu. Będzie też ciekawostka. Dziewiąta symfonia Beethovena w transkrypcji franciszka Lista na dwa fortepiany. I co więcej, grać będzie Anna Górecka, córka Henryka Mikołaja Góreckiego i Zbigniew Fraubo. Oboje są profesorami Akademii Muzycznej imienia Karola Szmanowskiego w Katowicach. Więc ten splot takich ważnych wpływów, ważnych doświadczeń. W dwunastym festiwalu, Andrzeja Nikodomowicza, będzie wyczuwalny, będzie no, serdecznie słuchany, myślę. Bo Czekamy. ludzie już mnie pytają, czy pytają nie mnie nie o ten No ja też. O pani profesor Teresa Księska-Falger, jak chciałaby być zapamiętana? Jako osoba, która kochała muzykę. Tylko tak. Aż tak. Piękne. Ponieważ zbliżamy się pomału do końca, pięć szybkich pytań. W Pani przemyśleniu, zdaniu, doświadczeniu osobista, niesłownikowa definicja kreatywności? Wartość dodana wielkiego talentu. I tyle. Dokładnie tak. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności: ciągłe poszukiwanie piękna. I jeden morderca kreatywności. Lenistwo. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu. Dać go ludziom. I jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Słuchać muzyki. I to na żywo. Przychodzić na koncerty. O hmm. tym jestem przekonana, ponieważ wtedy atmosfera koncertu sprzyja percepcji. Atmosfera koncertu przynosi odpowiedź na wiele pytań. I kiedy się słucha muzyki na żywo, to jest się uczestnikiem wydarzenia. Podczas gdy słuchanie muzyki z płyt, o czym z doświadczenia wiem, czasami jest takie obce naszym emocjom. W każdej chwili możemy wstać, możemy wyjść, ktoś zadzwoni, w czymś się przeszkadza. Nie ma w tym magii za bardzo. Nie ma właśnie tej odświętności, tego czegoś, czego potrzebujemy, kiedy się spotykamy z czyjąś sztuką. Więc chodźmy na koncerty. Mhm, tak. To jest naprawdę nadzwyczajny moment. I słuchajmy, słuchajmy sercem. Ja czasami się łapię na tym, że coś oceniam i wtedy jestem strasznie na siebie zła, bo wiele tracę. Ale taki krytyk muzyczny czasem się we mnie odzywa i uważam, że to coś zupełnie nie ta droga. Mniej analizy, więcej odczuwania. Przeżywania, przeżywania, mhm. słuchania. Pani profesor, czy da się Pani zaprosić do naszej grupy na Facebooku związanej z podcastem, gdzie pod na przykład odcinkiem, który opublikujemy, jeżeli ktoś zada pytanie, to zechciałoby Pani odpowiedzieć na to? Oczywiście. To bardzo dziękujemy. Jeżeli na przykład chciałaby Pani jeszcze jakąś swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to zapraszam. Kreatywne życie jest po prostu ciekawsze. Tak myślę. Ale oczywiście powinniśmy rozwijać w sobie wrażliwość, zdolność postrzegania świata. Powinni być, powinniśmy być otwarci, bo wszystko to razem, dokąd idziemy, tak naprawdę programowo już jest piękne. Świat jest piękny. Ludzie ze swojej natury są piękni. Dar wrażliwości jest piękny. Dar miłości jest piękny. Dlatego myślę, że cudownie jest, że ludzie sztuki nie ustają w swojej pracy własnej, i ciągle mówimy o nowych zjawiskach, o nowej estetyce, o nowych utworach. Powstają nagrania, które są także owocem pracy i poszukiwań. No, żyć pięknie, to znaczy żyć twórczo. I to piękna puenta. Pani profesor, ja bardzo serdecznie dziękuję za to fenomenalne spotkanie dla mnie. Bardzo wiele się nauczyłem. Zrobiło na mnie to duże wrażenie. Parę rzeczy, które Pani powiedziała, myślę, że na naszych słuchaczach również. Słuchałem z wielką przyjemnością. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję, ja także. Ja mówię tak, jak myślę. I tyle. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl Dołącz do grupy Ty tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.